Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Poza udzielaniem noclegów oraz obsługą gastronomiczną, większość hoteli w Polsce oferuje szereg usług dodatkowych, ponieważ uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty pobytowej obiektu przekłada się na większe zyski z prowadzonej działalności. Wielkość i zakres oferty usług dodatkowych uzależniona jest od liczby pokoi, lokalizacji, kategorii hotelu segmentu, rodzaju, klientów, gości, do których kierowana jest oferta. Jedną z oferowanych przez obiekty hotelarskie usług dodatkowych jest opieka nad dziećmi. Najczęściej spotykane propozycje usług opieki nad dziećmi dotyczą opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci, opieki nad grupą dzieci, ułatwienia sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica poprzez wyposażenie hotelu w różnorodny sprzęt dla dzieci. Opieka nad jednym lub dwojgiem dzieci zapewniana jest przez obiekt hotelarski poprzez zatrudnienie opiekunki do dziecka posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje, która odpłatnie opiekuje się dziećmi. Najprostszym sposobem zapewnienia opieki nad grupą dzieci jest organizacja mini-przedszkola. Organizując opiekę, należy: Wydzielić odpowiednie pomieszczenie, w którym będą przebywać dzieci. Zakupić zabawki oraz gry odpowiednie dla każdej grupy wiekowej dzieci. Zorganizować plac zabaw na wolnym powietrzu. Przygotować odpowiednie programy stosownie do przedziału wiekowego dzieci. Wyposażyć obiekt w łóżeczko dziecięce, podwyższone krzesełko, deskę do przewijania, nosidełko i tym podobne. Oprócz odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, bardzo ważne jest przygotowanie przez obiekt hotelarski specjalnej oferty kulinarnej. W tym dietetycznej skierowanej do dzieci. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.